powrót do portalu serca. Przede wszystkim to tak, chcę powiedzieć, że się dzisiaj bardzo boję, ponieważ to jest pierwsze moje wystąpienie publiczne. Jeszcze raz to robię. W takim wieku niewiele osób ma okazję robić coś pierwszy raz. To jest mój taki pierwszy raz z wami, więc jesteśmy tutaj bardzo intymnie. I kiedy zadzwonił do mnie jakiś czas temu, tak, ta sesja to była, ja normalnie jestem terapeutą. I tu w tym wypadku ja byłam tą osobą, która miała tą terapię. I kiedy jakiś czas temu zadzwonił do mnie Krzyś Słupianek i spytał, czy ja bym nie poprowadziła takiego wykładu, ja od razu się zgodziłam i sobie pomyślałam od razu, że on po prostu nie wie, co robi. Bo ja normalnie pracuję z pacjentami jeden na jeden, bądź z parami. Nigdy nie mówiłam nawet do 5 osób publiki. Także po jakimś czasie dopiero on powiedział, że już wszystko zostało ustawione i że mają grafik i że o którejś tam godzinie będę występowała. Ja mówię, Krzysztof, ja nigdy nie mówiłam do takiej ilości osób, w ogóle do żadnej ilości osób i sobie myślę, dobra, teraz niech on się martwi. Także to, o czym bym chciała powiedzieć, to będą bardzo moje prywatne rzeczy. Ja przez różne rzeczy przechodziłam i jak gdyby wiele rzeczy doprowadziło mnie do punktu, w którym ja teraz się znajduję. I to jest taki punkt, w którym w końcu jest mi ze sobą fajnie, jako z człowiekiem, mam piękny związek i robię to, co kocham. I to jest chyba taki czas, kiedy w końcu, kiedy przechodzi się przez bardzo ciężkie choroby i robi się różne dziwne, fantastyczne, czasem bardzo magiczne rzeczy, można się podzielić z innymi też tym, przez co się przechodziło. Także chciałabym wam opowiedzieć o mojej podróży w głąb siebie, o takim doświadczeniu ciemnej i jasnej strony oraz, ja to nazywam takim zjednoczeniem przeciwieństw, o mojej drodze przez chorobę do samopoznania. Kiedy opuszczałam swój dom rodzinny, to było, miałam około 17 lat i powiedzmy sobie, że moje dzieciństwo nie należało do najlepszych, to tak bardzo ogólnie. I kiedy wyszłam z domu, zaczęłam bardzo ciężko chorować. Ta choroba to był ten typ choroby, który łamie totalnie psychikę i rozwala człowieka na cząsteczki. Ja generalnie mam takie dość, chyba dość często powtarzam generalnie, także teraz to sobie tak zapiszę w myśli. Jestem bardzo odporna, jeśli chodzi o ból fizyczny. Mogę leczyć zęby bez znieczulenia, więc kiedy mówię kanałowo bez znieczulenia, więc kiedy mówię, że coś bolało, to naprawdę bolało. I to zaraz przelejkę z slajdami. Okej. To był początek mojej choroby. Tak, przeistaczałam się jakby z jednej osoby w drugą. I to było tak, że to, przez co przechodziłam, to była totalna depresja. Normalnie to się nazywa topowe zapalenie skóry. Z tym, że to była taka bardzo, bardzo ciężka postać tego. I przy atopowym zapaleniu skóry dochodziło do tego zapalenie pochwy, zapalenie pęcherza, zapalenie uszu, zapalenie oczu, zapalenie całego organizmu. Ja pamiętam, jak siedziałam na go w łóżku i nie mogłam siedzieć inaczej, ponieważ kiedy miałam koszulę na sobie, to po prostu odrywali ode mnie tą koszulę z krwią i z ropą. I był taki moment, kiedy zwróciłam się do lekarza i rozmawiałam z panem Podzieskim, który jest ordynatorem Suwalskiego Szpitala Dermatologicznego. I kiedy ja wyglądałam, powiedzmy sobie, 50 razy gorzej niż to, co tutaj widzicie, bo to był taki leciutki początek, a potem już było tylko gorzej i gorzej. I on mi powiedział, ja miałam wtedy 18 lat, i on mi powiedział, słuchaj, będzie tak, jak jest, albo będzie jeszcze gorzej. No i dla mnie to był rzeczywiście wyrok śmierci. Tak, w takim wieku coś takiego usłyszeć, to było po prostu... To było totalnie rozwalające i moją psychikę i wszystko. I przez ostatnich prawie 20 lat ja zajmowałam się różnymi terapiami. Przede wszystkim chciałam pomóc sobie. I przy okazji to wyszło tak, że przez pomoc sobie zaczęłam pomagać innym ludziom. Ale to nie było takie proste. Ta choroba wracała. Pierwszy raz pamiętam właśnie to, o czym Piotr Denis mówił, o tych książkach. Trafiłam na książkę Louise Hay przez Louise Hay Ulecz swoje życie. Tak, coś takiego. I ja się tak zaafirmowałam tego pierwszego roku, czyli siedziałam, pisałam, o ile mogłam w ogóle utrzymać pióro w ręce, że ja, Ewa, jestem zdrowa, że ja, Ewa, mam piękną skórę. Pamiętam takie momenty, kiedy
Trudno mi było wyobrazić sobie w ogóle kawałek zdrowej swojej skóry. I wyciągałam w mojej wyobraźni, przypinałam sobie rękę mojej mamy i po prostu ją oglądałam, po to w ogóle, żeby móc zrobić taką wizualizację. Pamiętam, jak wyobrażałam sobie, to było takie niedoścignione wtedy dla mnie marzenie, kiedy szłam po plaży albo po ulicy i szłam w rękawku. I nikt się po prostu za mną nie oglądał. Także moje marzenia były dość proste. To jest tylko taka część, tak. Potem to, o czym będę mówić, to jest tak naprawdę mojego proces uzdrawiania własnej psychiki. To, co się działo ze mną, to jak ja przechodziłam przez te trudne momenty. Moje dzieciństwo to była naruszona moja taka święta przestrzeń, zniszczone poczucie bezpieczeństwa, moja niewinność. Wielu z nas miało ciężkie dzieciństwo i teraz kwestia, co my z tym zrobimy. My albo zaczniemy obwiniać rodziców o to, co się nam przydarzyło, albo w końcu dojdziemy do punktu, w którym weźmiemy odpowiedzialność w swoje ręce i powiemy: okej, to jest moje życie, jestem dorosłym człowiekiem i to teraz ja decyduję o swoim życiu. I to właśnie ja zrobiłam. A teraz chciałabym, żebyśmy przeszli do opowieści o Matrixie. Aha, to jeszcze właśnie, to są te terapie, których ja używałam. Było ich znacznie więcej, tak? Sterydy maści, odczulanie, antybiotykoterapia, afirmacje, wizualizacje, dzieło lecznictwo, 21-dniowa głodówka na samej wodzie. Naprawdę wszystko, cokolwiek przyszło mi do głowy, łącznie z piciem własnego moczu, ponieważ jak człowiek jest tak totalnie w takim ogromnym bólu, jest w stanie naprawdę zrobić wszystko, tak? Ja robiłam to wszystko. Niestety nic tak naprawdę do końca mi nie pomogło, ponieważ powody mojej choroby leżały w mojej psychice. One nie leżały w kontakcie z jakimiś tam środkami chemicznymi. One nie leżały w tym, że ja musiałam koniecznie zmienić dietę. Oczywiście to jest fantastyczna sprawa, kiedy działa to holistycznie na organizm, ale przede wszystkim chodziło o to, co działo się w moim sercu i co działo się z moimi emocjami. Okej, idziemy dalej. Wiele osób mówi o Matrixie. Wszyscy kojarzymy to z tym filmem Matrix, ale tak do końca, kiedy zaczynam rozmawiać ze znajomymi, którzy zajmują się takimi tematami, oni nie do końca jakby mogli określić, co to jest ten Matrix. I ja tak postaram się mniej więcej, to jest oczywiście bardzo ogólny obraz Matrixa, my możemy do tego dopisać tysiące różnych innych rzeczy, ale ogólnie Matrix według mnie to jest system kontroli. Po co? Po to, aby utrzymywać społeczeństwo w stanie uśpienia i niewiedzy na temat jego prawdziwego potencjału, aby można było łatwiej nami sterować, tak? Matryca jest to schemat działania, odczuwania, postrzegania rzeczywistości na poziomie fizycznym, mentalnym, duchowym. Jest to ściśle ustrukturyzowany system zasad i narzędzi wpływu na jednostkę poprzez kontrolę, perswazję, egzekwowanie posłuszeństwa, prawo, normy itd. I my w swojej rzeczywistości przechodzimy przez cały wielki matrix programowania naszej podświadomości. To, czym się stajemy, to jest tak naprawdę zlepek cudzych idei, które bierzemy jako swoje i my jesteśmy gotowi za to walczyć, bo to stanowi jakby naszą taką tożsamość. I ja opowiem o tym, tak jak ja to czuję, jak możemy wyjść poza ten system. To jest dla mnie głęboki proces dochodzenia do tego, kim my naprawdę jesteśmy, czyli w jaki sposób my jako ludzie możemy wylogować się z Matrixa, a to jest ściśle związane z naszą podświadomością. Podświadomość. Co to jest podświadomość? Też wielu z nas mówi o podświadomości. Ogólnie podświadomość to jest część naszej jaźni, która kształtuje się w największym stopniu do 5-6 roku życia i przede wszystkim na bazie doświadczeń tego, co mamy, czego doświadczamy przez swoich rodziców, w szkolnictwie, tak w społeczeństwie, to programowanie telewizyjne. I dwa rodzaje emocji są przede wszystkim zapisywane w podświadomości naszej. Jeden typ to jest ten typ, który trafia nas non-stop, który po prostu bardzo często przeżywamy. Czyli na przykład to, jak programują nas rodzice. Załóżmy, bez pracy nie ma kołaczy, albo ty jesteś głupi, czy ty jesteś brzydka. My, każdy z nas może sobie przypomnieć takie zdania, które nam rodzice mówili. Tak, i często one pokutują. I niezależnie od tego, jakie później przez całe swoje życie dostajemy informacje na nasz temat, to gdzieś tam pod spodem, w środku, my dalej czujemy się tacy, jacy, powiedzmy sobie, w czym wzrastaliśmy, te programy, w których wzrastaliśmy. U dziecka intelekt jest bardzo słabo rozwinięty, więc to wszystko, co do niego dociera, jest dla niego prawdą, ponieważ jego umysł nie jest w stanie odróżnić tego, co jest pozytywne, a co negatywne, co jest właściwe, a co dla nas jest niewłaściwe. I
podświadomość zasysa wszystko jak gąbka. Na podstawie tej zawartości tworzą się te programy, które później w naszej rzeczywistości przez cały czas mają na nas wpływ. One są właśnie nieuświadomione, działają poza naszą świadomością. One działają w 95% Wyobraźcie sobie, że tak naprawdę to, co my robimy, to tylko w 5% jest uświadomione przez nas. Więc jest to dość straszna informacja. Przynajmniej tak jak ja to usłyszałam, pomyślałam sobie, mój Boże, czy w takim razie jestem zaprojektowaną maszyną przez kogoś tam, tak? Przez społeczeństwo, przez inne bodźce. I kim ja tak naprawdę jestem? Co ja bym wybrała jako Ewa? Kiedy szłam tutaj na ten... Kiedy moi znajomi dowiedzieli się o tym, że będę miała wykład, wiedząc o tym, że nigdy tego nie robiłam, zaczęli mi wysyłać różne linki, żeby mi powiedzieć, co, jak ja powinnam występować. I spłynęło sporo tych informacji, otworzyłam sobie jedno i drugie i później doszłam do wniosku, że ja nie chcę. Ja nie chcę mieć tego programu, w jaki sposób mam występować. Niech się boję, niech się wstydzę, niech robię różne inne rzeczy, ale chciałabym zobaczyć, jak to jest występować jak Ewa. I teraz się tego uczę i przechodzę tutaj przez ten swój lęk z wami, także jest to dla mnie radosne, jestem skurczona, czuję swoje emocje, czuję swój brzuch, ale dałam sobie to pozwolenie, żeby być tutaj z wami jako Ewa. Nawet ta Ewa, która się boi. Okej, teraz mam następny slajd. Opowiem wam o działaniu podświadomości na takim bardzo prostym przykładzie. Wyobraźcie sobie, że wsiadamy do samochodu z przyjaciółką lub przyjacielem i jedziemy sobie, prowadzimy bardzo ożywioną konwersację, opowiadamy o różnych rzeczach, śmiejemy się i w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, po 20 czy po 25 minutach, że dojechaliśmy na miejsce. Nie pamiętamy drogi, żadnych czerwonych ani zielonych świateł, nikogo żeśmy nie przejechali i pytanie za 100 punktów. Jest takie, kto prowadził samochód? Prowadziła ten samochód nasza podświadomość. Czyli podświadomość nie jest niczym złym. Problem jest w tym, że w momencie, kiedy mamy destrukcyjny program w naszej podświadomości, on działa na nas poza naszą świadomością destrukcyjnie. Czyli w momencie, gdybyśmy mieli zapisane negatywne, jakieś złe informacje, błędne informacje o prowadzeniu samochodu, moglibyśmy spowodować wypadek. I te wypadki my często powodujemy w swoim życiu dzień za dniem. My je powtarzamy, oczekujemy często różnych rezultatów, denerwujemy się na siebie, dlaczego ta sytuacja się powtarza, a sytuacja nigdy nie powtarza się bez powodu. Sytuacja, jakakolwiek nawet ta tak zwana negatywna sytuacja, ona się powtarza po to, żeby nas czegoś nauczyć, ponieważ jest naszym wielkim przyjacielem. Pokazuje nam, że w jakimś momencie my myślimy coś błędnego na swój temat. Albo my mamy niezintegrowane uczucie, albo cokolwiek jeszcze. Czyli ona, jak ja to nazywam, puka w okieneczko do tego momentu, kiedy my się nie obudzimy. Jest coś takiego, co ja nazywam oświetlić światłem świadomości. Kiedy oświetlamy coś z światłem świadomości, to tak jakbyśmy zapalali światło w ciemnym pokoju. Jeśli zrobimy wszystko to, czego się boimy, uzdrowimy jakby wszystkie swoje części. I każdy lęk kryje w sobie nieopisane dary. To jest to przejście z jednej strony na drugą, z tej jasnej, z tej ciemnej na jasną. Ja to nazywam alchemią życia, czyli taką przemianą ołowiu w złoto. I kiedy zaczynamy żyć świadomie, my robimy z naszego życia wielki artystyczny spektakl, ale on nie jest spektaklem dla nikogo. On jest tak naprawdę naszym naturalnym byciem. Byciem w miłości, byciem w lekkości, z tym, że po to, żeby móc tego dokonać, to musimy porwać się na to, żeby zacząć robić te rzeczy, które czujemy, że chcielibyśmy, ale których się po prostu boimy. I ha! Kiedy byłam małą dziewczynką, nie mogłam niczego kontrolować, czy nie miałam na nic wpływu, jeśli chodzi o te rzeczy, które działy się w moim otoczeniu. I ja pamiętam siebie w takim permanentnym stresie. No, ja zawsze widziałam siebie jako takiego królika gdzieś schowanego pod jakąś tam jodełką, który się cały trzęsie. To były bardzo, bardzo mocne te programy moje. I to wszystko, co się wtedy działo, to tak naprawdę teraz z mojego punktu widzenia to było fantastyczne, bo ja robiłam sobie od dzieciństwa jeden wielki warsztat duchowy, tak? I kiedy kładłam się spać i mama gasiła światło,
to nagle zaczynałam się trząść i przychodziły mi do głowy najgorsze rzeczy. Pamiętam, przychodziły jakieś czarownice, potwory, wszystko, co tylko najgorszego mogło mi przyjść do głowy. I nie potrafiłam całymi godzinami czasami zasnąć. Był to lęk wręcz paraliżujący, ale też nic nie mogłam zrobić, żeby to światło było zapalone. I w pewnym momencie przyszło mi do głowy, że ja w takim razie te wszystkie czarownice, wampiry i te wszystkie złe moce, które co noc przychodzą do mnie, to ja ich w takim razie zaproszę i zrobię im ucztę. I będziemy razem śpiewać i tańczyć. I tak było. Wyobraziłam sobie, że zapraszam wszystkie te istoty, te byty, te postaci do swojego pokoju. I że jest tam mnóstwo owoców i różnych fajnych rzeczy i zabawek. I ja zaczynałam z nimi tańczyć. I wiecie, co się stało? Stała się rzecz absolutnie cudowna. Ja po prostu zintegrowałam. Ja wtedy nie wiedziałam jeszcze, co się dzieje, ale ja wtedy jak gdyby wtedy zdecydowałam się na to, żeby zobaczyć swoją ciemną stronę, żeby nie uciekać, bo tak długo jak uciekamy, tak długo będzie nas to goniło. I wtedy ta magiczna rzecz zadarła się tak. I to wszystko, co do mnie przychodziło, potem przychodziły te rzeczy, ja je wręcz zapraszałam co noc, jak gdyby, żeby się upewnić, że jesteśmy przyjaciółmi. I one wszystkie były kochane i wszystkie były moje i nic mi już nie groziło. Pajam. Mam opowiastkę w pajamku. jak byłam nastolatką, zdałam sobie sprawę, że kiedyś, kiedy byłam mała, to się pająków nie bałam. Brałam wszystkie paskudztwo w ręce, wszelkiego rodzaju gąsieniczki i robactwo, a potem to się zmieniło. I pomyślałam sobie, w takim razie musiałam to gdzieś zobaczyć. Ktoś musiał mi pokazać ten wzorzec bania się, tej reakcji, prawda? Bo to nie było moje, bo skoro byłam dziewczynką taką odważną i wszystko tuliłam i wszystko kochałam, to znaczy, że coś tam się po drodze takiego stało. I był taki moment, kiedy do Suwałk przyjechało takie, powiedzmy sobie, zoo. I tam były gady, płazy, jakieś tam jaszczury. I weszłam tam wtedy ze swoim chłopakiem i zobaczyłam tam właśnie takiego pająka. O mój Boże! Byłam zielona, biała cała. I tam był taka wywieszka i tam było napisane, że można sobie zrobić zdjęcie z pająkiem. Zdjęcie z pająkiem, Jezusie. Pamiętam te emocje. To było fajne przeżycie i nie mogłam nawet podejść do tego terrarium. I stała tam taka pani i podeszłam do niej i mówię do niej, czy ludzie w ogóle robią zdjęcie z pająkiem polaroidem. Ona mówi, że tak, że robią, ale widząc moją minę, moją blado-zieloną twarz, powiedziała, wiesz co, w zasadzie dziewczynko, ale musisz być pewna, że się tego pająka nie boisz, ponieważ jeśli go upuścisz, to on jest tak delikatny, że porozwijasz jemu organy wewnętrzne, możesz go po prostu uszkodzić. A że ja z jednej strony byłam wrażliwa, a z drugiej strony byłam zawsze cholernym kozakiem, to pomyślałam sobie, że nie wyjdę stamtąd, dopóki nie wezmę tego pająka na rękę. I podeszłam do tego terrarium i upewniłam się, że ten pająk nie gryzie. Pani powiedziała, że nie gryzie, okej, nie gryzie. To powinno być wystarczającą dla mnie gwarancją. I podeszłam do tego terrarium, spojrzałam na tego pająka i tak sobie myślę, gościu, ty jesteś taki dziwny chomik. Tak, to jest taki dziwny chomik. Proszę panią, czy ja bym mogła tego właśnie tutaj chomika w cudzysłowie? No i wtedy miałam czarne włosy, bunt. I to właśnie tak sobie zintegrowałam pająka. Byłam bardzo dumna, a potem różne inne rzeczy wynajdywałam w swojej rzeczywistości, z których mogłam być równie dumna, gdzie widziałam, jak fajnie jest, jakie to jest wyzwalające, jakie to jest oczyszczające, jakie to jest piękne. Kiedy przychodzimy z tej strony, tej ciemnej, skurczonej, bojącej, bolesnej, która ma tyle ograniczeń, na tą jasną, piękną stronę, gdzie wszystko jest nieograniczone, gdzie możemy robić tyle fantastycznych rzeczy i kiedy po prostu przestajemy sami siebie blokować. I dużo różnych później takich rzeczy robiłam w swoim życiu, które powodowały, że ja wewnętrznie się wzmacniałam i zaczynałam dochodzić do tego, tak naprawdę, jak wiele mogę i jaki mam piękny potencjał. I niekoniecznie ten program, że jestem brzydka i głupia, to był mój program na dzieciństwo, jest prawdziwy. Może jednak ktoś się pomylił. Następna rzecz, którą chciałam powiedzieć.
właśnie, tak wygląda lęk. Pani jest przerażona i pająk wygląda tak. A w rzeczywistości pająk jest taki. A tylko nasz lęk powodował, że byliśmy tak bardzo przerażeni. Bo kiedy decydujemy się zrobić coś, czego tak naprawdę bardzo się boimy, a jednak wchodzimy w to, w momencie, gdy to się dzieje, przekraczamy tą granicę. I przejście na tą jasną stronę to jest tak naprawdę zmiana naszej rzeczywistości. My jesteśmy w tej samej rzeczywistości, a jednocześnie jesteśmy zupełnie inni. I kiedy my się zmieniamy, czy też może nie to, że my się zmieniamy, my odkrywamy to, jacy naprawdę jesteśmy. Bo ten lęk to nie jesteśmy my, to jest coś, z czym żeśmy się utożsamili. I kiedy przechodzimy, kiedy wchodzimy w ten stan, to my się boimy na przykład siebie nawzajem. Ja też obserwowałam swoje ciało i widzę ludzi, i kiedy spotykamy się z innymi ludźmi, to my się boimy. Pamiętam, kiedyś jechałam metrem i zdałam sobie sprawę, jak ci ludzie są odgrodzeni od siebie. Nikt do nikogo się nie odzywa, tak? Jeden z drugiego obserwuje zza gazety. A my przecież jesteśmy wszyscy tacy sami. My wszyscy mamy takie same marzenie. Chcemy być dobrzy, serdeczni, wszyscy mamy rodziny, wszyscy tak naprawdę chcielibyśmy mieć dobre związki, takie proste sprawy. Ale kiedy siedzimy tak oddzielnie, tacy odchyleni, tacy gdzieś wycofani, to nie dajemy sobie szansy na to, żeby zadziała się serdeczność i zadziała się miłość i zadziała się wzajemność. My możemy mnóstwo w takim zwykłym dniu zrobić takich fantastycznych rzeczy, tak jak kiedy jesteśmy w supermarkecie, jakaś pani nas obsługuje i traktujemy tą panią jak maszynkę, a przecież wystarczy na chwilę uśmiechnąć się, tak po prostu z serca. I ona się wtedy zawsze, nie wiem, do mnie się zawsze one uśmiechają. I kiedy komuś naprawdę dziękujemy i jesteśmy w tej chwili, to z takich zwykłych chwil, takich prozaicznych chwil, wszystko zmienia się w taką bajkę, w taką opowieść o tym, że wszyscy jesteśmy dobrzy i wszyscy jesteśmy piękni i my to możemy dzielić. Ja mówię, że kiedy spotykamy ludzi, to ci ludzie są w naszym świetle, a my jesteśmy w świetle tych ludzi i my ich dotykamy swoim światłem. My jakby zapalamy ich wewnętrzne światło i dobrze, bo się rozgadam, tak? Więc ja mam tutaj scenariusz, na który sobie zerkam, bo zaraz pójdę w jakąś stronę. A propos pająków i wszelkiego rodzaju zwierzątek, one też mają swój plan na życie. Kawałek. Uzależnienia, zachowania ucieczkowe. Tak naprawdę, ja to wypisałam tylko kilka, ale zachowaniem ucieczkowym może być wszystko. Czytanie książek może być zachowaniem ucieczkowym. Granie w koszykówkę może być zachowaniem ucieczkowym. Czyli nie ma de facto złych rzeczy, to tak jak nóż. My możemy tym nożem zabić, a możemy kogoś uwolnić, tak? Więc nic nie jest z gruntu złe lub dobre. Jak możemy być pogodni, jak możemy się cieszyć sobą, jeśli nawet my nie pozwalamy sobie być sobą. I to, co się dzieje, to jest często nakładanie na nas takich metalowych obręczy, które ograniczają każdy nasz ruch. To są nasze wyobrażenia na nasz temat. I te zachowania ucieczkowe, do których my się dopuszczamy na sobie, one bazują na napięciu, którego my się chcemy pozbyć. One bazują na tym, że my mamy różne rzeczy w nas nieuzdrowione. To jest takie odwrócenie uwagi, czyli zajadanie, tak? Zajadanie, czy masturbacja, czy cokolwiek jeszcze innego. To jest tak, że my to napięcie staramy się uwolnić, ale jak wiemy wszyscy, to nam wystarcza tylko na małą chwilę. Ponieważ odchodzimy od tego problemu, który istnieje w nas. My możemy na chwilę dać sobie tą przyjemność czegokolwiek, tak? Batonika na przykład. Ale ten batonik, ja to widzę właśnie jako taki garnek z przykrywką. Ten batonik, czy internet, czy telewizja, one są tą pokrywką, która nie pozwala nam czuć własnych emocji, nie pozwala nam być w tej chwili, którą my możemy doskonale użyć, żeby uzdrowić te emocje. Jest coś takiego... Dobrze, to może sobie wyobraźmy, że siedzimy na przystanku, na jakiejś zabitej dechami wiosce i mamy 20 minut do autobusu i zapomnieliśmy komórki, nie wzięliśmy ze sobą książki, czyli nie mamy żadnych kół ratunkowych. I... Zaraz, to mi stuka. I to, co się z nami dzieje, to dzieje się z nami, zaczyna z nas wychodzić takie napięcie, zaczynamy czuć dyskomfort, ponieważ tak jak na poziomie ciała, my mamy naturalny detoks, my się naturalnie detoksyfikujemy, nawet kiedy nie używamy jakichś specjalnych ziół. Tylko
dlatego, że zaczynamy się zwyczajnie zdrowo odżywiać. Nasz organizm ma właśnie taki naturalny, przechodzi w taki naturalny proces detoksyfikacji. I tak samo dzieje się z naszymi uczuciami. Kiedy my się nie zapychamy tymi różnymi śmiesznymi rzeczami, ten detoks się zaczyna. Jak to wygląda? Ja to widzę tak, jak gdyby coś wychodziło na ekran naszej świadomości, jak taki batonik. I w tym momencie my się przeważnie nie chcemy z tym konfrontować. To, co jest radosne, to, co jest fajne, my przeżywamy na bieżąco. Fajnie. Ale to, co jest niezbyt komfortowe, co dziwne, my chowamy. Nie zdając sobie sprawy z tego, że to zostaje w naszym polu, w tym naszym ciele bolesnym. To my mamy jakby pochowane w różnych kieszeniach, w różnych częściach nas samych, różne ciemne, powiedzmy sobie, oczywiście ciemne sprawy, różne bolesne chwile. I kiedy nie pozwolimy ich sobie przeżyć, my nie jesteśmy w stanie pozbyć się ich inaczej. I teraz znowu wchodzą techniki różnego rodzaju, które zresztą ja też uczyłam się na różnych kursach rozwoju duchowego. I jest to na przykład odcięcie. Albo schowanie gdzieś do jakiejś czarnej skrzyneczki. Słuchajcie, to wszystko są dalej stłumienia. To są wszystko te same metody na to, żeby wyprzeć i zapomnieć o tym, co domaga się, tak jak małe dziecko, naszej uwagi. I ukochanie przychodzi jako następstwo świadomości. Wystarczy, że jesteśmy z czymś w świadomości, to ta miłość i ta serdeczność i to jakby przyjęcie z powrotem do swojego systemu, a właśnie nie odrzucenie, przychodzi jako naturalna konsekwencja. Otrącone przez nas uczucia, niestety one same z siebie nie znikają. One pozostają grzęzną w nas i kiedy świadomie kierujemy uwagę w miejsce, które odczuwamy w ciele jako napięcie lub dyskomfort, kiedy po prostu jesteśmy z tym uczuciem, wtedy następuje ta transformacja. Na poziomie energetycznym ja to tak widzę, bo niektóre rzeczy widzę, w postaci na przykład ciemnej plamki, gdzieś tam w ciele człowieka. I kiedy po prostu jesteśmy z tym uczuciem, to uczucie zaczyna się przemieniać. Ono jak gdyby zaczyna odparowywać i robi się coraz lżejsze, lżejsze, jaśniejsze. I to jest znowu to oświetlenie swoim światłem świadomości. Czyli bycie z tym, bez chęci, to jest tak, jakbyśmy w jakiś sposób chcąc wyrzucić coś, albo oderwać, albo odciąć mieczem Saint-Germaina, czy różne inne są techniki, to jest tak, jakbyśmy dokonywali swego rodzaju aborcji na części nas samych. To nie jest fajne. Nikt nie chce być odrzucony. Nasze uczucia również są przyjęte, chcą być przyjęte. Kiedy byłam małą dziewczynką, to byłam bardzo wrażliwa, tak? I pomagałam różnym psom i kotom i jakimś palonym karbitem, mrówką właśnie, mrówką. I generalnie byłam ogromnie empatyczna. Zresztą tak moja choroba, ta choroba, którą przechodziłam, nazywa się opotopowe zapalenie skóry, inaczej hipernadwrażliwość. Czyli to, co mówił Piotr i co mówiła Alani. Nasza choroba bardzo dużo nam mówi o nas samych, o tym, co się dzieje w nas i z czym mamy pracować. I kiedy patrzyłam na siebie, to zastanawiałam się, to jaka ja w końcu jestem? Czy jestem dobra, czy jestem zła? Bo z jednej strony broniłam tych zwierząt, a z drugiej strony potrafiłam nakopać jakiegoś starszego chłopaka. I w pewnym momencie zobaczyłam właśnie takiego malarza z paletą kolorów, z paletą farb. I poczułam, że to ja jestem tym malarzem, że to ja wybieram farby, że to ja siebie określam przez dobór tych farb, czy jestem dobra, jak gdyby, czy jestem zła, czy działam z pozycji serdeczności, miłości, wzajemności, czy działam z tej pozycji niezrozumienia, czy oceny, czy odepchnięcia. Więc zobaczyłam, że tak naprawdę to ja wybieram, to kim jestem. To ja mam wszystko w sobie, ale to ja decyduję. Tak? Pamiętam takie doświadczenie, kiedy byłam ze swoim pierwszym chłopakiem i rozpoczęła się akcja, jakiej wiele, miałam inne zdanie na jakiś temat i zaczęłam wymachiwać rękami, krzyczeć. I nagle zobaczyłam siebie w tej sytuacji i pomyślałam, oh, ho, 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 kogoś mi to przypomina. Przeważnie przypomina nam tego kogoś, tak, kogo znamy od dzieciństwa i kim nigdy nie chcieliśmy być, kiedy mówiliśmy sobie, ja na pewno nie będę robiła tak jak on albo tak jak ona.
to myślałam, że jestem identyczna. Ale nie miałam takiego wzorca, którym bym mogła się posłużyć, ponieważ jak gdyby no, nie doświadczałam jego w swojej rzeczywistości. I pomyślałam, okej, to co ja w takim razie mogę zrobić? Mogę na przykład ściągnąć łapę i nie wymachiwać rękami, tak? To mogę zrobić? Na pewno to mogę zrobić. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę obniżyć głos. Okej, mogę obniżyć głos. I za każdym razem, kiedy spotykałam konfliktową sytuację, po prostu siłą woli zatrzymywałam się w tym momencie i mówiłam, nie będę taka jak on. I przejawiałam coraz mniej i coraz mniej. I to nie chodzi o tłumienie. To nie chodzi o to, żeby nie wyrazić swoich uczuć. Ale my robimy, możemy to robić na tysiące różnych sposobów. I to my wybieramy, czy przejawimy się właśnie jako ten ktoś serdeczny i miłujący, czy ten ktoś, kto po prostu drugiego nienawidzi i zawsze wie, że ten ktoś drugi się myli. W momencie, kiedy mamy nowy wzorzec, stary wzorzec cały czas dopomina się. Jest taka stara, dobrze zakorzeniona pokrzywa. I kiedy będziemy starali się to wyrwać, to nam tak naprawdę niczego nie przyniesie. Bo w momencie, kiedy walczysz, to tak naprawdę wzmacniasz to, z czym walczysz. My pewnie wszyscy o tym wiemy. I to, co można zrobić, to podlewać jak kwiat te nowe uczucia, ten nowy wybór, którego dokonujemy, czyli to, w jaki sposób przejawiamy się właśnie w taki sposób miłujący. I kiedy za każdym razem wybieramy siebie w tej bardziej prawdziwej tak naprawdę, bo my jesteśmy miłujący sami z siebie, w tej lepszej wersji, to ta pokrzywa zaczyna, nie dostajemy jej, nie zasilamy energetycznie. Tak jak mówi Huna, energia podąża za uwagą. I w tym momencie ta pokrzywa zaczyna się robić coraz mniejsza, a kwiat świadomości zaczyna wzrastać. I a propos tego, co mówiłam o tej dziewczynce z farbkami, znalazłam właśnie coś takiego, taką fajną opowiastkę. Pewnie część z was ją zna. Stary Indianin rzekł swojemu wnukowi: moje dziecko, w każdym z nas toczy się bitwa pomiędzy dwoma wilkami. Jeden jest zły, jest on gniewem, smutkiem, żalem, chciwością, arogancją, pychą i tak dalej. Jeden jest dobry, on jest radością, pokojem, miłością, nadzieją, życzliwością i tak dalej. Chłopiec pomyślał nad tym i zapytał: dziadku, który wilk zwycięża? Stary człowiek cicho odpowiedział: ten, którego karmisz. Ja tu zrobiłam podział. Ten podział tak naprawdę nie istnieje, ale zrobiłam go, żeby wytłumaczyć, jak gdyby, w jakim schemacie my działamy. Przeważnie to jest przechodzenie. Przechodzimy całe życie z tej strony dobra na stronę zła i z tej strony zła, tak potocznie, to jest ja, lęk, oskarżenie, wrogość, uraza, czyli te wszystkie tak zwane negatywy, hucht emocjonalny, egoizm, wojna, brak samoakceptacji. Po stronie dobra jest my, jako my, nie ja, egoistyczne, zaufanie, zrozumienie, serdeczność, przebaczenie i tak dalej, prostota, optymizm. I ja zauważyłam, że za każdym razem, kiedy ja mówię, że ja czymś nie jestem, albo że ja czegoś nie zrobię, bądź tego nienawidzę, albo nie przejawię się w ten sposób, lub kiedy potępiałam jakieś zachowanie u innej osoby, po jakimś czasie zdarzało się tak, że ja zaczynałam doświadczać tego i sobie myślałam: cholera jasna, przecież ja tym nie jestem. I to było uciekanie cały czas z ciemnej strony na jasną stronę, w to i z powrotem non-stop. I to, co ja teraz czuję, to do czego ja doszłam pod wpływem tych lat różnych doświadczeń, to było to, że my jesteśmy właśnie tą jednią, że my mamy w sobie wszystkie te aspekty. I dopóki będziemy od nich uciekać, dopóki my będziemy potępiać innych, inni są tak naprawdę naszymi lustrami. Nam jest trudno to sobie wyobrazić, w wielu książkach o tym czytamy, ale kiedy spotykamy osobę, która przynosi do naszego życia jakąś agresję, albo brak zrozumienia, albo pychę, to my zawsze szukamy winnego, tak? Że ja taka nie jestem. Ja teraz podchodzę do tego tak, że kiedy spotykam taką osobę, to zadaję sobie zawsze pytanie, jaki aspekt we mnie ta osoba mi pokazuje. I wiecie co? Zawsze się coś znajduje. I też ja mówię, poznacie ich po owocach. To, jacy ludzie teraz przychodzą do mojego życia, słuchajcie, to czasami nie mogę uwierzyć i sobie myślę tak, nie, ja nie mogę być taka świetna. Bo oni są tacy kochani, oni są tacy świadomi. I
kiedy wróciłam do Suwałk, bo miałam swoją praktykę w Londynie i tam prowadziłam swój gabinet, i wróciłam do Suwałk i pomyślałam sobie, no to teraz jestem na końcu świata. I tam takich ludzi nie ma, bo takich ludzi nigdy tam nie spotykałam. I wiecie co? Dopóki tak myślałam, dokładnie tak było. Nie było nikogo takiego, oczywiście oprócz moich najbliższych, którzy są bardzo świadomi, bardzo kochani. Tacy ludzie zaczęli pojawiać się w mojej rzeczywistości. W ilości absolutnie cudownej. To są moi pacjenci, ale też osoby, które jakimś cudownym trafem trafiają do mojego życia. Także to nie ma takiego miejsca na świecie, w którym takich ludzi nie ma. My tak naprawdę wszędzie mamy wokół tych ludzi. To, że oni się przejawiają na dany moment inaczej, to nie znaczy, że oni tacy są, że oni tacy nie są. I kiedy zobaczymy kogoś właśnie poza tym wyobrażeniem zewnętrznym, my w każdym dostrzeżemy dokładnie to samo. My jesteśmy piękni, jesteśmy wielcy, jesteśmy fantastyczni. Kiedy przestaniemy patrzeć na ten front, kiedy przestaniemy patrzeć na swoje twarze, powiedzcie, czym my się różnimy? Absolutnie niczym. I w momencie, kiedy pracuję ze swoimi pacjentami, to tak naprawdę, wiecie co, to jest metoda bez metody. Tam nie ma metody, tam nie ma schematu. Kiedy otwieramy się tak ze sobą totalnie, nigdy nie ma pacjent i terapeuta. Ja jestem w totalnie z nimi otwartości. Niczego się nie wstydzę i niczego nie ukrywam. I kiedy oni zrzucają wszystkie maski, kiedy oni w końcu przestają oceniać to, co robili w sposób negatywny, to miłość po prostu się zadziewa. Kiedy ściągamy maski, kiedy rozbieramy te mury oddzielające nas i od rzeczywistości, bo tak naprawdę rzeczywistość jesteśmy my sami, to, że my chcemy sami zobaczyć siebie, to ta miłość po prostu płynie, bo ta miłość cały czas płynie, jeśli my jej sami nie stawiamy żadnych barier. Wola. Nasza wola jest potencjalnie, tylko potencjalnie, najsilniejszym mięśniem w naszym ciele. Jest to taki mięsień niewidzialny, ale jak każdy mięsień, ona musi być ćwiczona. Nasza świadomość zachowuje się, można powiedzieć, tak jak rozkapryszone dziecko. Dopóki czegoś ona nie dostanie, to będzie konsekwentnie skomleć o to, żeby to dostać. Szczególnie, kiedy jest to nasze uzależnienie, tak jak tam było pokazane. My szukamy różnych czarodziejskich technik i sposobów, w jaki sposób możemy, może ktoś coś za nas załatwić, bo tak byliśmy przyzwyczajeni. Nikt nie robi biznesu na tym, żebyśmy my mieli mocną, silną wolę. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że... Zaraz... Aha, tak skromni wola. Jest tak moja słuczka. Ja moją słuczkę przygarnęłam, ja była nauczona, żeby prosić przy stole. I przychodziła, dopóki ja zawsze mówiłam nie, nie wolno, na miejsce, nie, na miejsce. I tak samo jest z naszą wolą, kiedy próbujemy rzucać coś, tak, próbujemy rzucać papierosy albo cokolwiek jeszcze innego, to zawsze gdzieś tam coś z tyłu, ale może takie malutkie chociaż ciasteczko, chociaż takie ciasteczko nic ci się nie stanie, ale ty rzuciłaś słodycze. I kiedy przyjdzie do nas 16, 17 raz, bądź któryś jeszcze i ty mówisz nie, po prostu nie. I nie ma żadnych negocjacji, nie ma żadnego małego ciasteczka, to w pewnym momencie nasza wola się dyscyplinuje. I mówi tak, to ja decyduję. W tym momencie ja decyduję, nie moja podświadomość, nie mój nawyk. I tak jak mówiłam, nikt nie robi tego biznesu na naszej woli, ponieważ w momencie, kiedy chcemy rzucić palenie, to są plastry, to jest hipnoza, to są gumy i różne inne amerykańskie gadżety. Ponieważ my jesteśmy nauczeni, mając swoje nogi, korzystać z kul. My mamy silne nogi, my mamy silne mięśnie, my jesteśmy w stanie chodzić. Ale nikt nam o tym nie mówi, bo nikomu się to po prostu nie opłaca. To nie jest biznes. To, żebyśmy mieli silną świadomość i mocną wolę. Tak, to jest nasza podświadomość, która nas próbuje przekonać do czegoś, jak dziecko, które chcę od mamy wyłudzić kupno, nie wiem, samochodzika czy jakąś lalkę. Pada gdzieś tam w jakimś sklepie na posadzkę i zaczyna wywijać. Tak jak tak uderza? Aha, okej. Okay. Taki był prawdziwy jest ciągle. Dobrze. Staram się, nie? Więc
I to jest znowu, jesteśmy takim rodzicem, tak? Sami dla siebie i dla naszych dzieci. I albo przerazimy się tym, że dziecko nas szantażuje i robi te wszystkie magiczne sztuczki, albo powiemy, dobra, dziecinko, wywijaj. I poczekam tu, aż przestaniesz i aż się zmęczysz. Komu się opłaca wywijać takiemu dziecku? Ile razy dziecko może się samo krzywdzić? Kiedy widzi, że nie przynosi to żadnego skutku, po prostu przestaje. I tak samo jest z naszą podświadomością. Ja pamiętam, jak ja różne rzeczy w życiu rzucałam i w pewnym momencie ja byłam cholernie uzależniona od czekolady, ale to po prostu codziennie koniecznie. A już rzuciłam tak, no, mięso to 22 lata, jakieś tam różne tak napoje kolorowe, tak jakby różne rzeczy etapami rzucałam. Bo doszłam do wniosku, że skoro coś mi nie służy, no to dlaczego mam to robić, tak? No i została czekolada. Wszystko tylko nie czekolada. I pamiętam, rozmawiałam właśnie z moją przyjaciółką Dorotką i mówię, wiesz co, rzucam dzisiaj czekoladę. Ona mówi, o Boże, już nic ci do zrzucenia nie zostało. Ja mówię, jeszcze ta czekolada, naprawdę. Ja mówię, naprawdę. I pamiętam, bo zawsze czekolada to był rytuał po obiedzie. Była kawka, a już kawkę rzuciłam. I była czekolada. I była tam godzina trzecia, po obiedzie, kawki już nie, okej, kawki nie, czekolada. Siedzę sobie na komputerze, coś tam robię. Umysł wędruje do szafki z czekoladą. Nie. Nie. Okej, z powrotem, okej, nie. Następnego dnia tak samo. A może kawałeczek, kosteczkę. Nie. Nie. Okej, nie. I słuchajcie, to było, nie wiem, 4 czy 5 dni, że ta czekolada znowu tam, tak? I z powrotem. I to się skończyło. I wiecie, co jeszcze było fantastycznego, kiedy ja rzuciłam czekoladę, bo to był mój taki ostatni bastion, tak? Takie moje ostatnie. Ta moja ostatnia przykrywka nad garnkiem. Zaczęły się przedziwne rzeczy dziać, bo ja byłam z tymi uczuciami, które się o tej godzinie trzeciej czy czwartej po obiedzie pojawiały. I one po prostu wychodziły. I czasem to jest uświadomione, dokładnie wiesz, z czym masz do czynienia. Wiesz, co to jest. To jest jakaś tam, czy emocja z dzieciństwa, czy coś, co cię bolało. To są bardzo jakby, tak, różnej kategorii emocje. A czasami to po prostu był jakiś dyskomfort. Ja po prostu z tym byłam. I to wychodziło, wychodziło i wychodziło. I to był detoks chyba z dwa czy trzy tygodnie. I potem, kiedy ja po prostu byłam z tymi uczuciami, które się pojawiały, których nie mogłam w tym momencie zdusić czekoladą, to był następny taki ogromny shift. To była następna ogromna zmiana w moim życiu. Bo to wszystko, co się dopominało, to wszystko, co zamiotłam, może nie wszystko, zawsze coś się znajdzie, ale to tych wiele rzeczy, które zamiotłam pod dywanik i z którymi nie chciałam się skonfrontować, one po prostu powychodziły mi naturalnie. Ja z nimi byłam, ja je ukochałam i nie ma teraz problemu. One naprawdę, to znaczy, one nie odeszły, one się po prostu przemieniły. To właśnie miałam o tym, na tych slajdach miałam mówić, tak? O rzucaniu palenia. Dzisiaj jest dzień, w którym możesz zdecydować, by zostawić rzeczy, które ci dłużej nie służą. Jakie fajne, jakie proste. I ilu my jeszcze wymówek będziemy szukać, żeby po prostu nie zadecydować o tym, co jest dla nas dobre, żeby więcej nie robić sobie krzywdy. A robimy sobie masę krzywdy, mnóstwem rzeczy. Powiedzcie, jak to jest w ogóle możliwe, tak? Jemy coś, co nam nie służy, co nas niszczy i dalej to robimy. Jak to jest możliwe? Ja czasami patrzę i nie mogę uwierzyć, że my to sobie robimy. Przestańmy robić sobie taką krzywdę, przestańmy robić sobie te rzeczy. Naprawdę, weźmy swoje życie w swoje ręce i powiedzmy tak, to ja decyduję, okej, to mi nie służy, to po prostu to odstawiam. Matrix jest tu rozległy i dotyka bardzo wielu dziedzin naszego życia. Jeśli chodzi o kulturę, to są wzorce myślenia i zachowania, system zasad moralnych, ogólnie ustalonych i uznanych, jako wartości, które są przekazywane często bezmyślnie z pokolenia na pokolenie przez obywateli zamieszkujących dany obszar. I kiedy my patrzymy na takie kobiety, my myślimy, że one są ciemiężone, że one są ograniczane, ponieważ my się nie czujemy ograniczone. My nie musimy nosić górek. To jest zdjęcie rodzinne.
mało, trochę mało śmieszne, ale tak. My się nie czujemy ograniczone kostiumem kąpielowym. Wzrastamy w tym, więc nie ma problemu. I nie czujemy więzienia, w którym się rodzimy, w żadnym jego aspekcie tak naprawdę. Ja pamiętam, kiedyś zadzwonił do mnie kumpel z Anglii i powiedziałam mu, że jem rzodkiewkę. A on mówi do mnie, przecież rzodkiewka to jest tylko taka słodka woda. Ja mówię, nie. Rzodkiewka jest aromatyczna i gryzie w język, więc on nigdy nie będzie tęsknił za taką rzodkiewką, ponieważ on jej nigdy nie jadł. To samo jest z naszymi dziećmi. Kiedy my, jako te starsze trochę pokolenie, pamiętamy zapach pomidora i jego aromat i to, że takie są frędzle w środku i jak się kroi, to my będziemy za tym tęsknić, ponieważ my znaliśmy inną jakość, my znaliśmy coś innego. Ale już te dzieci, które nigdy tego nie zaznały, bo jedzą McDonalda i te takie same pomidory z supermarketu, one nie będą tęsknić za tym zapachem. Tak samo dzieje się z naszą wolnością. Kiedy my wzrastamy w więzieniu, kiedy my od dziecka jesteśmy przyzwyczajani do wielu rzeczy jako zniewolenia, od podstawówki, tak naprawdę już od przedszkola, to nam to nie przeszkadza, bo my nie znamy innej rzeczywistości. Tak jakbyśmy operowali na poziomie trzecim, w jakimś ogromnym budynku. To jest właśnie nasz Matrix. My jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że nikomu nie przychodzi, prawie nikomu, do głowy, żeby podważyć to i żeby zadać sobie pewne pytania, czy może istnieć inna rzeczywistość. I wszyscy jesteśmy zniewoleni. Jest tak naprawdę różny tylko stopień tego zniewolenia. I kiedy patrzymy na inne kultury, mamy poczucie wolności. Tymczasem tak naprawdę to jest tylko większa klatka. Wolność jest totalna. Reszta to jest zniewolenie. Nie ma czegoś takiego jak półwolność. Tak samo jak nie można być trochę w ciąży, tak? Jesteśmy wolni albo jesteśmy zniewoleni. A kostium to jest tak naprawdę nasza burka. I nasze wrażenie tego, że możemy wybrać spośród różnych kolorów. Przed rewolucją i po rewolucji, jakiejkolwiek. Tak to wygląda. Jak myślicie, kiedy takie kobiety patrzą na nas w kostiumach, co one sobie myślą? Boże, jakie biedne, zniewolone. One muszą to wszystko nosić, jest gorąco. Dlaczego one noszą to wszystko? To naprawdę nie jest tak do końca normalne, tak? Ile z nas się zastanawiało, po co nosić kostium? Zobaczcie na małe dzieci, jakie one są wolne, jakie one są piękne. I kiedy patrzymy na małe dziecko, czy któremuś z nas przychodzi do głowy, że coś jest z nim nie tak, albo że coś jest wstydliwe, albo że coś jest niewłaściwe? Pewne części ciała naszego, ludzkiego, są obwołane intymnymi. I przez to, że one są zakrywane, wydają nam się dziwne. Ale kiedy patrzymy na przykład na ucho albo na stopy, czy nie uważacie, że one są równie dziwne, te części ciała? I czy zdajemy sobie sprawę z tego, że gdybyśmy wzrastali w kulturze, w której trzeba zasłaniać sobie uszy, to wszyscy byśmy chodzili z naucznikami? I w momencie, kiedy my od dziecka jesteśmy tak programowani, że pewne części ciała partnera są ok, a pewne nie ok, pewne nasze części są ok, a pewne nie ok, to nie jesteśmy już tacy wolni jak malutkie dziecko. Malutkie dziecko drapie się w nos albo drapie się w pośladek. Dla niego nie ma problemu. Ale kiedy jesteśmy już dorośli, to wypada, żebym się podrapała w nos, ale w pośladek to już nie za bardzo. I zobaczcie, jakie to jest więzienie. My możemy ten ruch wykonać, innego nie jesteśmy w stanie wykonać. Mamy ten cały savoir-vivre i nie możemy postawić łokcia, jak jest nam wygodnie na stole. Ale możemy w tym samym czasie zjeść zwłoki martwego zwierzęcia, które zostało zabite za nasze pieniądze i nie mamy wyrzutów sumienia. Nie mamy wyrzutów sumienia dlatego tylko, że taki jest program. I gdyby nas wychowywano w innym programie, nie przyszłoby nam to do głowy, bo tak naprawdę, kiedy dziecku damy króliczka i jabłko, to ono nigdy nie zje króliczka i nie zacznie bawić się z jabłkiem, ale odwrotnie. Więc jakby fajnie jest, ja to tak robiłam, że każdą jedną rzecz, którą mniemałam i w którą święcie wierzyłam, brałam przed siebie i zastanawiałam się, czy to jest autentyczne. Czy coś tu mi wyskoczyło? Coś nacisnęło? Teraz cofnę. Ty też masz to? Już czekaj, jest to nie od naciskania.
już. Nie, jeszcze nie. Nie! I to był mój proces dochodzenia do tego, czego ja chcę jako Ewa, czego ja pragnę jako Ewa, każdą jedną ideę, w którą święcie wierzyłam, albo w której mniemałam, że to jest mój wybór. Brałam i zastanawiałam się, co czuje moje serce. A teraz proszę, chciałabym wyłowić kogoś z publiczności. Szukam kogoś, kto jest tutaj z kimś w parze, mężczyzny, czyli albo w związku małżeńskim, albo w związku, po prostu w związku. I kto jest odważny? Ktoś jest tutaj taki, kto jest odważny, kto jest mężczyzną i kto jest w związku? Czy nie ma tutaj nikogo takiego? Nie? Bardzo proszę. Brawo. Jeszcze nie wiem, na co się decyduje. Okay. Fajnie. Proszę. Idź na całość. Okej, okay, na razie tak. Czy nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli ci podam rękę? Okej, okay, fajnie, w porządku. Czy nie będziesz miał nic przeciwko, kiedy ja położę rękę swoją na twoim ramieniu? Moja żona może by miała, ja nie. Okej. Okay. Czy możesz to zrobić to samo ze mną? Fajnie, okej, okay, bardzo dziękuję. Wszystko w porządku? Czy mogę położyć rękę na twojej piersi? Możesz. Mhm. Tu masz coś? Ok. Czy możesz położyć rękę na mojej piersi? Połóż, porządnie. Ok, tam siedzi mój mąż, tak? Ale mój mąż nie ma takich programów. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, to było nieprzewidziane, aczkolwiek bardzo sympatyczne, ponieważ ja też nie mam tych programów i chciałam pokazać, że pan nie dał rady, ale dał radę. Także to miało... Brawo dla pana! I chciałam powiedzieć, że dziecko, ale to nie jest typowe. Umówmy się, to nie jest typowe. 99,9% mężczyzn miałoby pytanie, jak gdyby miałoby te emocje związane z tym, co pomyśli moja partnerka. Tak, czy będę miał ciche dni, kto wie, może pan miał ciche dni albo różne inne logiczne sztuczki, kto wie, no może tego nie opublikujemy. I że tak naprawdę takie małe dziecko nie miałoby takich problemów, tak? Takie malutkie dziecko, i że niektórzy bohaterowie nie są takimi bohaterami, jakby nam się mogło wydawać, ale ten pan był bohaterem. Super. Tak, i to bohaterstwo, tak, to tak naprawdę wszystko leży w naszym zaprogramowanym umyśle i albo wyzwolimy się spod tego ciemiężenia tych programów, albo nie. Mój Boże, Heleno, nie możesz wyjść na plażę w ten sposób, to obsceniczne. Ja zawsze się zastanawiałam, dlaczego? Dlaczego mój mąż może wyjść na plażę i leżeć sobie z tym swoim, że tak powiem, tak szczupłym biustem? I dlaczego ja nie mogę? I się cholernie wkurzałam, bo uważałam, że to jest po prostu dyskryminacja. I naprawdę wielu panów ma bardziej obfity biust ode mnie. I jak to może być, że kiedy ja leżę na plaży z gołym biustem, to ktoś może się na tyle obruszyć, że ja mogę dostać mandat, a może obrusza mnie tego pana pięta, tak? Co to w ogóle jest? Słuchajcie, co to w ogóle kurde jest, tak? Pies się rodzi, jest normalnym psem, nikt go nie każe ubierać, ja mnie czuję wstydu i w ogóle nie ma tych wszystkich problemów, a my w tym wzrastamy. Ja nie znam takiego małego dziecka, które nie chciałoby biegać z gołą pupą. Absolutnie fantastyczna sprawa. Dobra, co my tam dalej mamy? Aha, no właśnie. Chciałam wam opowiedzieć, jeśli chodzi o programy naszej podświadomości, chciałam wam opowiedzieć, jak czasami bardzo drobna sprawa potrafi na nas wpłynąć w bardzo, bardzo głęboki sposób. I nam się wydaje, kiedyś to się mówiło, że klątwy rzucają czarownice, ale tak naprawdę my sami rzucamy klątwy na siebie nawzajem. I drobne jedno słowo, kiedy dotknie nas, kiedy nas poruszy, tak naprawdę może zaprogramować całą resztę naszego życia w jakimś kontekście. I jest to historia kobiety, która przez 30 kilka lat, mimo tego, że miała stały związek i bardzo satysfakcjonujące życie seksualne, ona nigdy nie miała orgazmu. I
Doszliśmy tak, że mnóstwo rzeczy, które działy się w dzieciństwie, miały na to wpływ zdecydowanie, bo tam się działy różne naprawdę takie rzeczy, które się nie powinny dziać. Ale mimo wszystko cały czas coś nie puszczało i cały czas był ten problem. I w pewnym momencie, w głębokim relaksie, wyszedł temat, kiedy ona jako mała dziewczynka, jako no, niewielka dziewczynka, tam powiedzmy sobie w podstawówce, na pewno to było w podstawówce, ona siedziała sobie na przerwie w klasie i chłopcy zaczęli mówić dowcip. I w tym dowcipie padły tam takie słowa, że pochwa była jak wiadro. I nastąpiło tam takie zakotwiczenie wstydu, takie, bo oni się bardzo głośno śmieli, a ona wzięła to do siebie, ponieważ była bardzo wrażliwa. I takie zakotwiczenie lęku i wszystkiego, co z tym związane, że po prostu coś jest nie tak z kobietami, że z tą częścią ciała jest coś nie tak, że za każdym razem, kiedy kochała się z mężem, miała ciągle w ciele to wrażenie, że coś z nią jest nie tak. I wyobraźcie sobie, kiedy ta ostatnia zapora odpadła, ona mogła zacząć doświadczać tego naturalnego, pięknego stanu. I ta terapia trwała tak naprawdę 15 lat, to była moja autoterapia i tak to ja jestem tą kobietą. Także bardzo niektóre rzeczy mogą na nas wpływać na bardzo głębokim poziomie i totalnie piętnować nasze życie. Kiedy dojdziemy do tego, jaki to jest program i go po prostu uwolnimy, energia zaczyna płynąć i nie ma już żadnego problemu, żeby móc po prostu być sobą, po prostu doświadczać siebie na każdym poziomie. Ja tutaj posłużę się notatkami, ponieważ też nie chciałabym się rozwodzić, nie wiem jak tam czasowo stoimy. Chciałabym powiedzieć o sercu od strony HeartMath Institute. Jest taki instytut w Kalifornii, HeartMath Institute. Oni odkryli, że serce posiada dosłownie swój własny mózg oraz wytwarza najsilniejsze pole energii w porównaniu z innymi narządami, nawet z polem wytwarzanym przez mózg. To pole elektromagnetyczne ma średnicę od 2,5 metra do 3 metrów, a jego oś umiejscowiona jest właśnie w sercu. Kształtem przypomina ono pączek z dziurką w środku, czyli torus, często uważany za niepowtarzalną, najbardziej pierwotną formę istniejącą we wszechświecie. W ciągu ostatnich 18 lat badań jednym z odkryć tego Instytutu HeartMath był stan zwany koherencją serca, czyli spójnością. Pojawia się on wtedy, gdy doświadczamy głębokich, pozytywnych uczuć, takich jak radość albo miłość i otwartość, empatia. Serce zaczyna wtedy zachowywać się w taki zupełnie specyficzny sposób i doświadczenie to jest mierzalne jako 0,10 Hz na sekundę. Wtedy właśnie wysyłany jest optymalny sygnał do naszego serca, z naszego serca do mózgu i w naszym ciele następuje uzdrowienie. Oczyszczenie. Ścieżki chemiczne stresu odwracają się, kierując drogę dla zwiększenia synchronizacji pomiędzy sercem a mózgiem. Osiągamy wtedy optymalną jasność umysłu, funkcji poznawczych oraz percepcji. Poziom energii, układ hormonalny i immunologiczny są w stanie idealnej harmonii. Co jeszcze w ogóle ciekawego, serce tak naprawdę potrafi przewidzieć przyszłość. W momencie, kiedy pokazywano osobie badanej obrazki z różnym natężeniem emocjonalnym, tak, czyli bardzo złe albo bardzo dobre, losowo wybrane przez komputer, nasze serce było w stanie przewidzieć, jakby wcześniej już przygotować się na daną emocję. Jeśli był to szok, to jakby ono tak się zachowywało, żeby dać radę sprostać temu szokowi. Jeśli istniejemy z poziomu serca, jeśli doświadczamy pełnego otwarcia serca, tak naprawdę żadne techniki czysto intelektualne nie są nam potrzebne, ponieważ następuje głębokie zrozumienie z poziomu serca i do tego nie jest potrzebne nam poznanie takiego filmowalne, nie są potrzebne nam te wszystkie wzory, nie są nam potrzebne te wszystkie informacje z zewnątrz. My jesteśmy cały czas uczeni tego, że wiedza istnieje na zewnątrz nas. Ale to nie jest prawda. Przeniknięcie się energią serca to jest tak jak naprawdę odkodowanie wszelkich ograniczających nas struktur. I przez pozwolenie sobie na to, żeby to się zadziało, wystarczy, że tak naprawdę mamy intencję, żeby to się zadziało. Ta nasza intencja, nam się wydaje, że nasza intencja tak naprawdę nie ma znaczenia. Nasza intencja jest to ogromny sygnał wysłany, powiedzmy sobie, w kosmos, tak, jakkolwiek tego nie wyrazić. Tego, że my się chcemy czegoś dowiedzieć, tego, że my chcemy doświadczyć. I taka czysta, płynąca z intencja serca powoduje to, że my znajdujemy te odpowiedzi na nasze pytania.
My często chcielibyśmy dostać te informacje na zasadzie zstępuje jakaś cudowna, magiczna istota z nieba, tak? Niebo skąd się otwiera i coś nam mówi. Kiedy żyjemy uważnie, zaczynamy widzieć w jakichś różnych drobiazgach, w tym, co ktoś nam powie, w tym naszym odczuciu albo w jakimś tam transparencie na ulicy, te odpowiedzi. Ale do tego potrzebne jest zwiększenie naszej świadomości w byciu tu i teraz. A kiedy jesteśmy przez 95%, tak jak mówiłam o tym, o naszej podświadomości, zajęci przez bycie w przyszłości lub bycie w przeszłości, tak naprawdę te wszystkie największe lekcje, które nas dotykają, my nie jesteśmy w stanie ich zauważyć, ponieważ my cały czas kreujemy jak gdyby scenariusze, my kręcimy filmy, ja to tak nazywam, że my kręcimy filmy. I to, co dostajemy jako nasz największy dar, czyli tych wszystkich ludzi, którzy pojawiają się na naszej drodze, te wszystkie trudne sytuacje, lub nietrudne, ale no niestety jest tak, że my mamy też taki schemat, że się uczymy na błędach. I to też jest program, my możemy się uczyć w sposób lekki. Także zmieńmy ten program, że uczymy się na błędach. Możemy uczyć się w sposób bardzo taki wolny, lekki i przyjemny. Chciałabym ten nowy program trochę rozprzestrzenić. Oczywiście to jest też tak, że my mamy programy i my zamieniamy programy na lepsze programy, które nam służą. Ale chodzi o to, żebyśmy przestali mieć jakiekolwiek programy. Bo program jest nam potrzebny tylko wtedy, kiedy my nie jesteśmy w świadomości. Kiedy jesteśmy w świadomości, nie potrzebujemy już żadnego programu, ponieważ doświadczamy naszej rzeczywistości na bieżąco. Każde nasze doświadczenie, każda nasza myśl jest absolutnie niepowodowana tak naprawdę niczym. Jesteśmy troszeczkę jak taki, bo też mówią ludzie, że powinniśmy myśleć pozytywnie, bo ktoś myśli negatywnie. Tylko jeśli mamy nastawienie, że musimy myśleć pozytywnie, to już znowu jest jakiś program. A gdybyśmy postarali się mieć takie podejście, jak wtedy, kiedy obserwujesz mrówki, kiedy jakiś naukowiec obserwuje mrówki. I nie jest to ani pozytywne, ani negatywne. On po prostu czuje i patrzy na to, co się z nimi dzieje, ale on nie ma żadnej intencji do tego, żeby one zachowywały się w jakiś sposób. Tak samo my, kiedy poznajemy siebie, kiedy przestajemy widzieć rzeczy pod jakimkolwiek kątem, zdejmujemy te okulary, czy różowe, czy czarne, i po prostu doświadczamy naszej rzeczywistości. Masaru Emoto, tu też było już, te tematy były odrobinę dotykane i na pewno na poprzednich festiwalach, ale to jest dość ważne, więc jeszcze zreferuję króciutko na ten temat. Masaru Emoto jest to japoński naukowiec, który w wyniku swoich eksperymentów odkrył, że woda reaguje na nasze myśli, słowa, muzykę oraz słowo pisane i potrafi je odzwierciedlić. My jesteśmy w 70% z wodą, tak? Więc zastanówmy się, jak bardzo wpływamy swoją myślą, swoim uczuciem i swoim słowem na samych siebie i na ludzi, z którymi mamy do czynienia. Zależnie od tego, jakie wysyłano słowa w kierunku kropli wody, jej kryształki po zamrożeniu ukształtowywały się w różne formy krystaliczne, niszcząc jej strukturę lub uzdrawiając i przywracając do harmonii. Okazało się, że istnieje duża różnica pomiędzy powiedzeniem ze złością nienawidzę cię, a powiedzeniem kocham cię. Masaru Emoto jest więc autorem jednego z najbardziej sensacyjnych odkryć przełomu tysiąclecia. Także używajmy tej wiedzy w praktyce. To nie jest tylko teoria. Zastanówmy się, jakich słów na co dzień używamy. Jakimi słowami sami siebie karcimy. Czy zauważycie, co się dzieje, kiedy, nie wiem, upuścicie dzbanek albo cokolwiek wam nie wyjdzie? Co wtedy do siebie mówicie? Czy mówicie do siebie, okej, nic się nie stało? Czy mówicie, ale ty to jesteś partacz, albo jeszcze inne rzeczy. Kiedy jesteśmy w uważności, możemy zauważyć, co się dzieje z naszą świadomością i co nam wskakuje i kto do nas mówi. Czy mówi nasz tata, czy mówi moja mama, czy mówi ten przyjaciel, którym powinniśmy tak naprawdę wszyscy dla siebie być. Ten serdeczny, ten miłujący, ten, którego mamy i od którego nigdy nie uciekniemy. Ludzie wyjeżdżają za granicę, ludzie robią jakby różne rzeczy często, żeby uciec od siebie, ale To nasze ja, ta nasza prawda, ona zawsze nas dopadnie. I im szybciej my z otwartymi ramionami podejdziemy do tych spraw, które są w nas nieuzdrowione, tym szybciej będziemy mogli zrealizować i swój potencjał i po prostu żyć w radości, żyć w lekkości. W latach 70. na Ohio University prowadzono eksperymenty z chorobą wieńcową, gdzie karmiono króliki toksyczną, wysokocholesterolową dietą, co doprowadzała do zapchania tętnic.
W ten sposób imitowano skutek, jaki taka dieta wywołuje w tętnicach człowieka. Wspólne rezultaty otrzymano we wszystkich grupach królików, z wyjątkiem jednej, która o dziwo wykazywała o 60% mniej objawów chorobowych. Nic w fizjologii królików nie tłumaczyło jej wysokiej tolerancji na ową dietę. Aż przypadkiem prawda wyszła na jaw. Okazało się, że student, któremu zlecono karmienie tej grupy królików, lubił je pieścić i bawić się z nimi. Przed karmieniem czule przytulał każdego królika. Ku zdumieniu badaczy, ten jeden czynnik okazał się wystarczający, aby zwierzęta poradziły sobie z toksyczną dietą. Potem eksperyment ten powtórzono i wyniki okazały się podobne. Patrzcie, co my mamy. My szukamy tabletek, my szukamy różnych innych, nie wiadomo jakich rzeczy, bardzo drogich. To jest tanio, wręcz za darmo. Możemy to sobie ofiarowywać. Wcale nie musimy tylko ofiarowywać tego sobie w taki sposób, że partner ofiarowuje to partnerowi. My możemy w przyjaźni, my możemy wobec... Ja na przykład, ja kocham się przytulać do mojej mamy. Czasami jest tak, że masuję jej stopy, albo całuję ją po czole, albo robię jej masaż. Dlaczego my się nie zbliżamy do siebie? Czego my się boimy? To są takie proste, fajne rzeczy, które możemy sobie dać. I nam jest łatwiej często kupić jakiś drugi prezent albo rozrobić inne takie mechaniczne rzeczy, a takie zwykłe rzeczy na co dzień. Gdzieś o nich zapominamy, gdzieś może nie byliśmy ich nauczeni, ale tak naprawdę, jeśli o nich wiemy, nawet czysto intelektualnie, czy nie możemy ich zacząć robić wobec siebie? O, zobaczcie, jakie piękne. To jest ta darmowa energia. My pewnie z mężem nie mamy takich ograniczeń, więc tak, takich typowych, więc ja też mam związek pozamałżeński i jest to taki rodzaj relacji. Patrzy na mnie z samą sobą. W końcu mam związek miłosny z samą sobą, słuchajcie. Jest to fajne, kiedy po tych różnych latach ja zaczynam podchodzić do siebie z czułością i z miłością i przestaję siebie krytykować i zaczynam siebie lubić. I to nie znaczy, żeby nie być obiektywnym w stosunku do siebie. I to nie znaczy, żeby jakby nie dążyć do tych wyższych jakości. Ale w momencie, kiedy dzieje się coś, bo może nam coś nie wyszło, albo inaczej jesteśmy sobą rozczarowani, my nie musimy siebie bić, my nie musimy siebie potępiać. My możemy powiedzieć sobie, okej, zrobiłaś wszystko, co było w twojej mocy, następnym razem pójdzie ci lepiej. My się nauczyliśmy wszystko kształtować, wszystkim manipulować i kontrolować. I takie pytanie, kim my bylibyśmy, gdyby nie ukształtowało nas nasze otoczenie? Niektórych nawet przeraża taki pomysł, jak to by było. Bo my tak bardzo nie mamy zaufania do tego, że z natury jesteśmy po prostu dobrzy i piękni. I jacy byśmy byli, gdyby w świetle wolności i miłości po prostu pozwolono nam rosnąć? I kiedy patrzę na drzewa, one są takie piękne, właśnie te takie nieprzycięte, nieukształtowane ręką człowieka. One są mniejsze i większe i mają cieńszy lub grubszy pień i gęstsze lub rzadsze włosy, liście i grubsze lub cieńsze gałązki, ręce. Ta różnorodność jest najpiękniejsza i żadne z drzew nie stara się naśladować innego. A my nie mamy tej wiary, że my po prostu z natury jesteśmy jako ludzie doskonali, tak jak te nasiona, z których wyrastają różne drzewa, różne piękne drzewa, które po prostu wyrażają swój potencjał. Teraz zakręciliśmy tak, wracamy do tego, co to jest skóra. Skóra to jest ograniczenie, jeśli chodzi o psychosomatykę. To jest właśnie z książki Przez choroby do samopoznania, o której już wcześniej żeśmy wspominali. Skóra to ograniczenie, izolacja, normy, kontakt, bliskość. Skóra ludzka przyjmuje między innymi funkcję ograniczenia i odgraniczenia od zewnątrz. Jeśli ktoś chce wyleźć ze skóry, tym samym pragnie znieść i przezwyciężyć owe granice. Tak więc istnieje analogia pomiędzy skórą a powiedzmy normami, które na płaszczyźnie psychicznej pełnią te same funkcje, co skóra na płaszczyźnie somatycznej. I tak na przykład nie mam odwagi przyznać się przed sobą, że właściwie najchętniej wyleźlibyśmy ze skóry, to znaczy rozsadzili istniejące ograniczenia. Zawsze chciałem zostać kimś, wiele lat upłynęło, zanim uzmysłowiłem sobie, że ten ktoś
To ja. Światło, gdzie znajduje się na końcu tunelu, ono jest tam, gdzie jesteś ty. Nie szukajmy odpowiedzi poza sobą. Nie odnajdziemy połączenia ze źródłem w aszramach, w Indiach czy w jakichś tam świętych miejscach. To nasze życie jest świętością. I to nasza moc i miłość jest tym, co możemy wnieść w świat. Kończy się ten świat, kiedy my jeździliśmy do świętych miejsc i do Indii po to, żeby się oświecić, czy żeby cokolwiek wielkiego ze sobą zrobić. My żyjąc tutaj z serca, stajemy się świętym miejscem i dzięki wzajemności przypominamy też innym, kim oni naprawdę są. A to jest to, kim naprawdę jesteśmy. Wszyscy. Patrzę na takie malutkie ptaszki, co mają takie malutkie skrzydełka. To sobie myślę, że one są strasznie odważne. I to, co ja bym chciała powiedzieć, to to, że wyskakujmy z ciepłego gniazdka, takiej wygody, naszych przyzwyczajeń, naszych ograniczeń, takiego komfortu, ponieważ ta magia, która może nas dotknąć w naszym życiu, dzieje się poza strefą naszego komfortu. Z tym, że ja ten slajd bym jeszcze lekko zmodyfikowała, ponieważ ta magia nie ma żadnych ograniczeń. Zdjęłabym to kółko, ta magia rozgrywa się wszędzie poza strefą naszego komfortu. My jesteśmy trochę jak taki ptak, zamknięty w klatce iluzji Matrixa. Ten Matrix to nasze ograniczenia, przekonania, nasze przywiązania. I tylko my mamy klucz do tej klatki. Nikt tego za nas nie zrobi, żaden guru, żaden święty, żaden nauczyciel, ponieważ ta klatka tak naprawdę, ona jest wewnątrz nas. Ona istnieje w naszym zaprogramowanym umyśle. I kiedy kontaktujemy się z sercem, w sercu nie ma biegunowości. Miłość serca to jest tak naprawdę moc, to nie jest emocja, to jest moc kreacji. I gdy my kochamy siebie, my stwarzamy siebie na obraz i podobieństwo miłości. I to jest ta wolność, to jest ta lekkość, której my możemy na co dzień doświadczać, czego ja z całego serca wszystkim życzę. Dziękuję. Ty na pewno nigdy nie występowałaś przed taką grupą ludzi. No widać było, co? Mam coraz większe wątpliwości. Proszę Państwa, no tutaj za bardzo nie da się zbyt wiele dodać. Ja jeszcze tylko na koniec chciałbym podziękować serdecznie za to wspaniałe wystąpienie i nagrodzić ją jeszcze raz oklaskami. Wykonała kawał wspaniałego.